Witam wszystkich, z tej strony Historyk i zapraszam na podsumowanie dnia w grze Tribal Wars 2. Moi drodzy, generalnie troszeczkę sobie farmimy cały czas, tak jak zapowiedziałem, już mogę wam pokazać tutaj moje jednostki. Sobie farmimy wszystkim, czym mamy. Jeżeli chodzi o produkcję lekkiej kawalerii, tutaj szczerze mówiąc jestem zadowolony z tego względu, że mamy już ich 84 sztuki. 84 sztuki lekkiej, czyli generalnie dzisiaj pewnie tak do 100 sobie dobijemy, ale największym problemem jest oczywiście, jak widzicie, brak żelaza. Bardzo cierpię z tego powodu, tak jak widzicie, innych surowców tutaj mam mnóstwo. Z racji tego, że drewno i glina mi się już przelewa, sobie zapuściłem ten jeden item, który tam daje 50% do ładowności magazynu, no bo niestety, no nie da się inaczej, tak? Nie chcę tracić tych surowców, które są farmione, więc magazyn trzeba było, że tak powiem sobie, premiowo do no, zwiększyć po prostu. Teraz tak, co ja jeszcze chciałem wam powiedzieć? A, tutaj, jeżeli chodzi o budynki, no to chciałem podnieść sobie koszary do 13 levelu, z tego względu, że jak wejdziecie do koszar, to widzicie, że od 13 jest łucznik na koniu. Ta jednostka ofensywna również jest fajna i również jest fajna do farmienia, nie tylko do atakowania, tak? Prędkość jest taka sama, ładowność jest taka sama jak lekka, ale zwróćcie uwagę koszty, nie? 250, 200, 100, 100 żelaza. Natomiast jeżeli chodzi o lekką kawalerię, zamknij się tutaj, zwróćcie uwagę, jest całkiem, no prawie na odwrót. Więc żeby sobie zbilansować tutaj te nasze wydatki, ja chciałbym do tego 13 levelu dojść po to, żeby tak troszeczkę tych łuków zrobić, żeby nam się tutaj, że tak powiem, taki kryzys nie zagłębiał. Ale to zrobimy, jak ulepszymy magazyn. Mam dwa levele zapuszczone i uzbieramy tego surowca, tak? Jak widzicie, tutaj potrzebujemy 9000 żelaza. Na kolejny level bodajże też tyle. Zaraz zobaczymy. Budynki. Ile potrzebujemy tutaj? Koszary, gdzie są koszary? Tu są koszary. Tu mamy 11. No właśnie, 11,5, czyli łącznie 20 tysięcy żelaza potrzebujemy, nie? No to jest po prostu kosmos. No to jest kosmos, bo glina i drewno to tam jest, szczerze mówiąc, w tym momencie żaden problem, ale żelazo to jest kosmos. Także tutaj musimy sobie troszeczkę nad tym popracować. Działamy na rynku. Już tutaj sobie z jednym graczem handluję i tak mam nadzieję, że coś tam się nam, że tak powiem, urodzi po drodze. Tak jak widzicie, no tutaj niestety, ale no, no żelaza nikt nie sprzedaje, bo pewnie każdy potrzebuje, nie? Tam napisałem troszeczkę do sąsiadów, czy oni nie mają czasem do tego, nie mają czasem żelaza na handel, ale zobaczymy, jaki będzie odzew. Może coś się uda nam handlować. Na razie nie widzę sensu ulepszenia rynku, tak jak powiedziałem, chociaż koszty są niewielkie, nie? Ale chodzi o czas. Generalnie chciałem jeszcze, myślałem nad tym placem, ale plac pochłania nam 11 tysięcy żelaza. Jak na razie to jest koszt, no, który jest po prostu za duży na nasz etap. Będziemy się skupiać na tych koszarach 13, na koszarach 13 levelu i farmie, bo jak widzicie tutaj rekrutujemy tą lekką, między, że tak powiem, ulepszaniem magazynu sobie zrobimy jeszcze jeden upgrade farmy, może dwa, w sumie farma jeszcze aż tak nie jest kosztowna, tu widzicie kolejny level 800 żelaza, a kolejny będzie też pewnie niewielki, więc farma 800 żelaza tam było, nie wiem, tutaj jest ile? 1000, więc to też tam jakoś, powiedzmy, no nie jest jakoś, nie jest jakoś tragicznie, nie? Różnica, no, 280, coś tam. A właśnie, zapomniałbym. Pamiętacie w poprzednim filmiku z rana pokazywałem wam, że mamy biednie z żelazem i tyle, nie? To w tym momencie widzicie na ekranie screena, którego zrobiłem już po nagraniu tego materiału, ponieważ no tutaj gra była naprawdę bardzo chyba wyrozumiała, nie wiem, czy ona, że tak powiem, jakoś tak wyczuła moje intencje, czy nie, ponieważ jak widzicie teraz,
wszystkie oferty, no prawie wszystkie bez jednej, nie? Wszystkie oferty to były właśnie oferty na żelazo. Także tutaj naprawdę zostałem, że tak powiem, chyba nagrodzony. Co prawda to no, troszeczkę nam ulepszyło, ponieważ sobie szybciej przyspieszyliśmy z budową lekką kawalerii, z budową lekkiej kawalerii i mogliśmy szybciej, że tak powiem, sobie na te farmy wyruszyć. Farmimy cały dzień, praktycznie jestem akurat dzisiaj dostępny przez cały dzień, jest to tak sobie ta gierka sobie gdzieś tam otwarta w karcie jest przeglądarki i od czasu do czasu sobie zaglądam. No dobrze, tutaj w sumie dużo się nie dzieje. Jak widzicie, kopalnię w ogóle odstawiamy, bo najpierw muszę zrobić sobie tutaj miejsce. Później jak zrobimy sobie to miejsce, weźmiemy się za mur obronny. Dzisiaj już jest 9, pamiętajcie, nasz okres ochronny się kończy 12, więc trzeba ten murek pociągnąć. Z racji tego, że mur się niestety buduje dosyć długo, no to tutaj możemy sobie zobaczyć murek. To tutaj czasowo naprawdę jest bieda. Zobaczcie, jakie to są czasy, nie? 3, 4, 5 godzin, po 20, 18 godzin, tak na dobrą sprawę, nie możemy tego, że tak powiem, zredukować. Mi się wydaje, że oni to dlatego zrobili, ponieważ chcą, żebyśmy kupowali koronę i sobie kupowali wszystko. Powiem wam szczerze, że tutaj no ta gra zrobiła się po prostu pay to win, nic więcej. Bo tak jak na przykład patrzę tutaj, handel z NPC-kiem, sobie mogę wziąć maksa za 10 tysięcy żelaza, zobaczcie, 50 koron, natychmiastowa wymiana, pyk. No i już mam 10 tysięcy żelaza i w sumie żadnego kryzysu nie ma, nie? Więc tutaj jest wszechobecna ta waluta, no, która no, trochę po części psuje tą grę, bo jak widzicie, ja tutaj tych koron nie kupuję, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdego z was stać na korony i chcecie po prostu mieć taki tutorial normalny, tak? Jak to szybko się rozwinąć bez jakichś tam wspomagaczy. Dlatego tutaj żadnych koron nie będę kupował, będę miał tylko to, co ewentualnie dostanę i spożytkuję te 35. Jeżeli chodzi o depozyt, ja już tam wam przed chwilą pokazywałem, ale mogę wam jeszcze pokazać, że tych kamieni milowych no, robić nie będziemy na siłę, tak? Jeżeli powiedzmy za godzinę, półtora nam się pojawią oferty, żeby sobie, że tak powiem, odblokować tych pikinierów, to zrobimy, jeżeli nie, no to tego po prostu nie zrobimy, tak? Ja szczerze mówiąc mamy tutaj te no, przedmioty do zużycia. Mi się wydaje, że może poczekamy jutro, może tu będzie zamiast tych pików będzie 3000 surowca i tu 4000 surowca, tak jak było to wczoraj. Czyli łącznie tam 7000, no to ewentualnie to sobie zrobimy, tak? Zobaczymy, jaki będziemy mieli magazyn i zastrzyk 7000 żelaza, no, naprawdę będzie całkiem fajne, tak? Jeżeli dalej będziemy, że tak powiem, kuleć z tym żelazem. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Szczerze mówiąc, chyba nic. Mogę się wam jedynie pochwalić na wypadek, gdyby ktoś się pytał, ile ja, że tak powiem, wyfarmiłem. Moi drodzy, do tej pory zrabowałem 148 tysięcy surowców. Tak? 148 tysięcy surowców. Moi drodzy, 3 dni. 3 dni mi to zajęło, tak? 3 dni. No praktycznie 2,5 doby, bo rano sobie liczyliśmy, prawda? 2,5 doby i 150 tysięcy surowców praktycznie żeśmy wyfarmili. Także, no, moi drodzy, bez farmienia nie jesteście w stanie, że tak powiem, rozwinąć tej wioski tak, jakbyście chcieli. I tyle, po prostu. No farmienie to tu jest potęgą. Tu mamy już jakieś ten, mamy jakieś tam pikinierów, którzy nam wrócili, możemy sobie ich wysłać dalej, niech oni sobie farmią. Ja myślę, że muszę sobie to przekalkulować, jeszcze przeliczyć, ile dokładnie mam wysyłać tego. Czy zostawiamy tym na 25, czy będziemy troszeczkę więcej wysyłać. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze 10 lekkiej, to może sobie gdzieś tą ilą wyślemy, żeby ona tam nie stała w mieście. Nie wiem, co tu było. Ostatnio, gdzieś o 17.30, czyli godzinę temu, nie? Godzinę temu, ile to może mi do wydobycia, nie? Mam 400 przy 10, 230 punktów, dobra, wyślemy tutaj. Może będzie coś może przydało ciekawego z ataku. Dobra, tu mam jeszcze 22 pików, to ciebie wyślemy tutaj. Dobra, wszyscy są, wszyscy farmią, wszyscy surowcy, tak powiem, przywożą,
No tego wam chyba nie pokazywałem, nie? No to zwróćcie uwagę, tu moje surowce wracają już z farm. I teraz tak, tu mi się kolejna lekka zrobi i tutaj mam jeszcze zapuszczonych toporników. Mam jeszcze toporników zapuszczonych, ponieważ pomału też będziemy sobie szykować się do zamknięcia, zamknięcia okresu, że tak powiem, ochronnego. A i też chcę sobie tych toporników zrobić, bo na przykład ja bym chciał sobie tych sfarmić, bo im się ochrona już skończyła. I można by sobie jakąś taką faremkę fajną znaleźć, nie? Z jakimś dużym magazynem i wieloma levelami, że tak powiem, kopalni. Nie pamiętam, znaczy nie wiem jak tutaj to jest, bo już to, tak jak powiedziałem, parę lat temu już to grałem. W plemionach chyba tak było, nie? Że jak podczas okresu ochronnego będziemy chcieli kogoś zaatakować, to automatycznie nam się kończy ten okres ochronny, nie? Tutaj widzę, że nie ma żadnego komunikatu w tym stylu, więc chyba możemy kogoś atakować nie teraz od tego okresu ochronnego, czy po prostu tej informacji nie ma. Napiszcie mi w komentarzu, bo tam szczerze mówiąc nie doczytałem jeszcze i tyle. Dobra. Moi drodzy, to było szybkie, krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia, tego co zrobiliśmy sobie na koncie. I zapraszam do oglądania jutro. Jutro też wrzucę jakiś odcinek z rana z tym, co mi się zrobiło przez noc, ile tam wyfarmiłem i na co udało mi się uzbierać. Jeżeli wam się podoba filmik, tak jak już mówiłem wcześniej, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. I co? I liczę na jakieś wsparcie, subskrypcje, miłe słowa. Wszystko. Tyle. Tyle w temacie. Do zobaczenia i trzymajcie się. Hej.